Minecraft jest pełen niewyjaśnionych mitów, a najlepsze z nich podesłaliście mi w komentarzach, dlatego nadszedł czas je w końcu sprawdzić, więc oglądaj ten film do końca, a na pewno przekonasz się, czy są one prawdziwe, czy może jednak nie. Wow, mit numer jeden! Blok zrobiony z dwóch półpłytek nie połączy się z płotkiem. O kurde bele, to jest ciekawe, bo jak mamy normalny blok i położymy koło niego płotek, to wiadomo, że połączy się on z blokiem. Problem w tym, że dokładnie taki sam blok możemy zrobić z dwóch półpłytek. I według naszego mitu, tak jak płotek łączy się z pełnym blokiem, tak już z tym zrobionym z dwóch półpłytek się nie połączy. Okej. Łączy się i to bez problemu. Weźmy jednak na tapetę jakąś inną półpłytkę. O, na przykład kamienną płytę. Dlatego, że w tym przypadku pełny blok wygląda trochę inaczej niż blok połączony z dwóch półpłytek. Więc akurat tutaj sytuacja może być kompletnie inna. Numer jeden zrobiony, czas na numer dwa i co? I Gucio, nie ma z tym żadnego problemu. Nieważne, czy mamy pełen blok, czy dwie półpłytki, płotek i tak się z nim połączy. Mit obalony, lecimy dalej. Wszystkie płyty naciskowe nazywają się płyta naciskowa, ale jest jedna, która nazywa się płytka naciskowa. Chwilę, zacznijmy od tego, że całe życie byłem w błędzie. Byłem pewien, że to wszystko to jest płytka naciskowa, ale jednak płyta. I niby jedna z nich, z tych wszystkich ilu, 14 płyt, nie nazywa się płyta, tylko płytka. To nie miałoby totalnie sensu. O kurde bele, że niby co? Wypolerowana, czernitowa płytka naciskowa. Faktycznie tu jest K w środku. A wszystkie inne nazywają się płyta i K nie mają. Co jest w ogóle, jak to się stało? Najwidoczniej czernitowa płyta, znaczy przepraszam, płytka naciskowa jest wyjątkowa. Albo po prostu jest najmłodsza z nich. Dlatego jest płytką, a nie płytą. Nie wiem, szukam jakiejś teorii, przepraszam. Mit potwierdzony, chociaż się tego kompletnie nie spodziewałem. O, więc lecimy do numeru 3. Nie da się zostawić subskrypcji włosami, co? Przepraszam bardzo, ale że niby jak włosami. Przecież to nawet brzmi, jakby to było niemożliwe. Według mnie ten mit powinien być potwierdzony. Ale sprawdźcie to sami. I dajcie znać w komentarzu, czy da się zostawić suba włosami. Chyba, że jesteście łysi, to może być problem. Powodzenia. Lecimy dalej. Komendą ukośnik GIF na Bedrocku nie da się zdobyć item frame'a. Aha, okej. Sensu to nie ma, ale sprawdźmy to. Jak widzicie, jestem na wersji Bedrock Edition. A moim zadaniem będzie zdobycie ramki na przedmiot, ale nie korzystając z ekwipunku kreatywnego, tylko poprzez komendę ukośnik GIF'e. GIF żelazny PL item frame. O, co? Ty, no naprawdę nie ma. Może frame? O, dobra, frame! Mamy to! Jednak się da! A więc totalnie tak, jak myślałem. Mit obalony. Da się, tylko nie nazywa się item frame jak na Javie, tylko samo frame. To teraz ciekawe, co powiecie na to. Warden cię nie zaatakuje, jeśli trzymasz w ręce odłamek echa. Nie mam totalnie pojęcia, czy coś takiego jest w grze. W sensie wiem, że jest Warden i wiem, że jest odłamek echa, ale nie wiem, czy jedno ma coś do drugiego. A tym bardziej, czy trzymając to coś, będziemy w stanie uniknąć ataku najgroźniejszego moba w całej grze. Sorry, ale coś mi się to nie łączy w całość. Dzień dobry, panie Wardenku, szukam pana. Ale dzisiaj wyjątkowo nie będziemy się bić, tylko chciałbym się z tobą zaprzyjaźnić. Wszystkie pogłoski mówią mi, że trzymając tą kupę w ręce będzie fajnie, więc ja bardzo chętnie sprawdzę. Tylko najpierw potrzebuję przyjaciela, dajcie mi przyjaciela. Ej, hodo, stary. W końcu no, mamy to, respi się. Dzień dobry, Andrzeju. Siemanko, ej, trzymam echo w ręce. Okej, co ty robisz, przepraszam bardzo. O co ci chodzi? To nie wygląda miło, to nie wygląda miło. On nie jest miły. To chyba nie wyglądało jak nieatakowanie mnie. Nie wiem, może ja się nie znam, ale według mnie ewidentnie mnie zaatakował. Mit obalony. Numer 6. Używając debug sticków zamiast normalnych patyków w craftingu, można stworzyć OP itemy. O, ja cię moje gacie, nigdy o tym w ten sposób nie myślałem. Ale coś może być w tym na rzeczy. W końcu, jeśli gifniemy sobie debug sticka tą komendą, to no nazywa się to patyk debugujący, więc jest patykiem, wygląda jak normalny patyk, tylko że jest enchantem i jest fioletowy. A jakie są jego moce, to chyba wszyscy wiedzą, nie? Ogólnie robi magiczne rzeczy, polecam. Ale my dzisiaj chcemy odkryć coś jeszcze bardziej magicznego. Otóż chciałbym użyć patyka debugującego jako normalnego patyka w craftingu. I zrobić z niego na przykład kill-off. O, dzień dobry. Rozumiem, nie da się. Może chociaż mieć czy coś? Nie, dziękuję. A więc, szanowni państwo, jak bardzo bym nie chciał tego zrobić, niestety patyk debugujący nie działa w ten sposób. Mało tego, w ogóle nie działa w craftingu. Ja bym chciał zrobić z niego coś, co nie jest nawet OP, tylko normalne. A i tak się nie da. Więc niestety po raz kolejny muszę to obalić. Oby z kolejnym mitem było już lepiej. A brzmi on tak. Nie da się zespawnować Widera w endzie. Ryzykowne stwierdzenie jak na to, że możemy go zespawnować na wiele różnych sposobów. W końcu nikt nie powiedział, że musi to być Soulsand, co nie? Ale zacznijmy po kolei tradycyjnie. Czyli bierzemy piasek, dusz, do tego kilka czaszek widerowych szkieletów i na początku próbujemy przywołać Widera właśnie tak. Okej, to już teraz się udało, coś nie tak, nie podoba mi się to. Byłem pewny, że się nie da.
da, ale się da! I nieważne, czy robimy to standardowo, czy za pomocą komendy. Ani jedno, ani drugie nie jest problemem. Czyli kolejny mit obalony. Czemu ich tyle tutaj jest? Pasa nie jest zbyt dobra, więc trzymajcie kciuki. Bo czas sprawdzić, czy pochodnia w ręce ma naprawdę mniej pikseli od tej postawionej. Na początku zobaczmy, jak to wygląda na Java Edition. No co, no jest pochodnia, wygląda ona tak, a jak się ją postawi, to wygląda tak. I teraz pytanie, jak ją porównać? Musiałbym spojrzeć na nią dokładniej tak, zbliżyć się też do tej i porównać, czy jedna i druga mają tyle samo pikseli. Oprócz tego, że to jest lustrzane odbicie, wydaje mi się, że wszystko się tutaj zgadza. Znaczy, część tych pikseli jest w mojej ręce, w środku, ale ze wszystkiego, co jest widoczne, wydaje mi się, że wygląda identycznie tak samo. Znaczy, ciężko będzie to sprawdzić, bo nie mam pojęcia, jak się dostać do mojej ręki, ale ja wierzę, że one tam gdzieś są. Ej, właśnie! Chyba, że chodzi o to, że po tej stronie są dwa piksele, a po tej jeden, a w normalnej pochodni po obu stronach są dwa piksele, ale nie sądzę, żeby o to chodziło. Wiecie co? Nie mam pojęcia, czy ten mit jest prawdziwy, czy nie. Więc zostawię go nierozwiązanego i czekam na to, co powiecie w komentarzach. A teraz lecimy dalej! Mit numer 9! Świnia na Java Edition ma inny ogon niż na Bedrock Edition. I mamy najdziwniejszy mit, jaki tylko dało się wymyślić. Serio, świnia może mieć inny ogon na Bedrocku? Coś mi się nie wydaje. Dzień dobry, świnio. Pokaż mi swój ogonek. Przepraszam, że tak patrzę. No nie odwracaj się, tylko chcę porównać. No ej, no! Przepraszam, że to robię, ale potrzebuję zdjęcia. Świnio, zatrzymaj się! Od dzisiaj jestem profesjonalnym fotografem świnich tyłków. Teraz jeszcze na Bedrock Edition, wspaniale. Co ja robię ze swoim życiem? Dawaj ogon, dawaj, potrzebuję zdjęcia. I teraz tak, to jest Bedrock, a to jest Java. Przepraszam, bo że nie jestem największym koneserem świńskich ogonów, ale mi się wydaje, że są totalnie identyczne. Nie różnią się niczym. Mam nadzieję, że was tym jakoś specjalnie nie zasmuciłem, ale takie są fakty, co mogę zrobić, przepraszam. Mit obalony, ale też wolałbym, żeby obalony nie był. Polubiłem te świńskie ogony, tak samo jak polubiłem mit numer 10, który znowu dotyczy świń. Używając miecza z enchantem Zaklęty Ogień 2, nie dostaniesz przepalonego mięsa od świni, ale za to od innych mobów już tak. Okej, niech będzie. Zróbmy sobie taki miecz, jak nam każą. Zaklęty Ogień 2, proszę bardzo, jest kowadło, jest eterytowy mieczyk, łączymy jedno z drugim. Dla porównania oczywiście, żeby nie było, potrzebuję też Zaklętego Ognia 1 i pięknego pola doświadczalnego. Zacznijmy od Zaklętego Ognia 1. Zabiłem świnkę, dostałem pieczoną wieprzowinę. Zabiłem owcę, dostanę co? Pieczoną baraninę, zgadza się. I krowa jeszcze do kolekcji. Mamy i pieczoną wołowinę. Idealnie. Weźmy teraz do ręki Zaklęty Ogień 2 i zobaczmy, jak w tym przypadku będzie to wyglądać ze świnią. Siema świnio, daj mięso, dałaś mięso i jest pieczone. Więc już teraz mogę powiedzieć, że ten mit to jeden wielki fake. Nieważne, czy Zaklęty Ogień 1 czy 2, czy to świnia, krowa czy owca, to i tak zawsze dostaniemy przepalone mięso. Ej, dobra, ale szykujcie się, bo to jest mocne. Każda łapka w górę to jeden dorsz na waszym świecie. Ten mit brzmi jak coś, co trzeba sprawdzić. Zostawcie łapkę w górę i sprawdźcie, czy na waszym świecie pojawił się jeden nowy dorsz. Bo pamiętajcie, świat bez dorszy to smutny świat. A my widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Oczywiście, że na koniec musimy utonąć. Dobranoc. Wow, a przed sobą po prawej stronie masz właśnie przeepicki film. Dałem tam 10 kompletki losowym widzom. Całą godzinę na zbudowanie krajów. Tak, krajów, obojętnie jakich krajów. Mogli zbudować Chiny, Francję, Polskę, wszystko. Sprawdź sam. Bo wyszło naprawdę epicko.